Nazywam się Krzysztof, mam 30 lat, pochodzę z Poznania. Moim głównym zajęciem jest muzyka oraz internet. Jestem streamerem i z tego głównie się utrzymuję. Siemaneczko, mordeczki, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Body Christ po tej stronie tradycyjnie. Oczywiście poświęcam czas mojej rodzinie, mojemu synkowi, który się kilka tygodni temu urodził. Od jakiegoś czasu zająłem się również sportem. Zacząłem biegać, chodzić na siłownię, trenować boks. Trzymajcie za mnie kciuki, idę zrobić to, co umiem najlepiej i to, co w życiu kocham najbardziej. Dzień dobry Państwu. Siema. Dobry. Witam, witam. Dzisiaj występuję z własnym utworem autorskim. Kilkadziesiąt razy w życiu już go wykonywałem, napisałem go, także też myślę, że da mi to takiej, można powiedzieć, dodatkowej takiej pewności siebie. Ale wiadomo, no, może być różnie, tam na scenie wszystko wygląda inaczej. Chciałem dzisiaj ci powiedzieć, jesteś taka piękna, baby. Choć zagramy w kosi łapki, ty wyginasz swe pośladki. Taki widok to pokusa i do tańca mnie zmusza. Jeśli tango to we dwoje, moje kroki, ruchy twoje. Twoje ciało, pierwsza klasa, działa na mnie jak ekstaza. Twoje ciało, pierwsza klasa, siadaj mała obok mnie. Zatań ze mną, dancing ten jest mój. Chodź na tańce, wiatr hulańce, dancing ten jest mój. A ty zatań ze mną, zatań ze mną, dancing ten jest mój. A ty zatań ze mną, zatań ze mną, dancing ten jest mój. Chwycę biurko i poniziam tu. Szczypnę tam, pogiglam, tu ci szepnę czułe słówko dziś. To nie potrwa krótko, na parkiecie teraz porwę. Kto odbije, tego dorwę. Hej maleńka, niezłe wdziako, idziesz ze mną na bujako. Twoje ciało, pierwsza klasa, działa na mnie jak ekstaza. Twoje ciało, pierwsza klasa, siadaj mała obok mnie. Zatań ze mną, zatań ze mną, dancing ten jest mój. Chodź na tańce, wiatr hulańce, dancing ten jest mój. A ty zatań ze mną, zatań ze mną, dancing ten jest mój. A ty zatań ze mną, zatań ze mną, dancing ten jest mój. Hej, widzę wyraźnie twoi znajomi, patrz. No jest to zdecydowanie no, poprzeczka wyżej, no bo jest czwórka jurorów. Obawiam się troszeczkę Radka, no bo Radek wydaje mi się takim surowym jurorem. Powiem ci, że to miało ręce i nogi, no tak, ale frikowe, no, no dobrze, no. Czado, co wiesz, powiesz? A ja lubię wszystko, co się odkleja od rzeczywistości i mi się to podobało. Madzia? Ja tu jestem trochę zaszokowana i nawet nie wiem za bardzo, w jakie kryteria chcę ocenić. Mi to tak trochę zaleciało takim figofagot. No troszeczkę też. Troszkę tak, no. Tu coś w tym było, tylko właśnie szukam w głowie. Ale poukładane, co. Prawda? Poukładane, no, no i głos, nie, no. No, siedzi, ładnie śpiewa nawet. No. Tak. Tutaj zazwyczaj jak my komuś mówimy nie, to ten ktoś idzie i robi ogromną karierę. To może warto by ci powiedzieć, nie, bo ja cię życzę wszystkiego dobrego. Wolałbym nie. Nie chcesz zrobić kariery? Czy wolałbym w sensie tak. Dobra, Czado. Ja jestem na tak. Magda? Koniec. Radek. A ja chcę, żebyś zrobił karierę, jestem na nie. Dobra, Radek jest na nie. A ja jestem na tak i na nie. Więc Marcin decyduj. No weź chłopa! Krzysiu, bardzo dziękujemy za występ do programu. No nie. Dziękuję bardzo. Ale dziękujemy, że byłeś. Do zobaczenia za rok. A ja. Do zobaczenia. Za rok to ty tam się będziesz z nas śmiał. Zobaczysz, powiedziała mnie, zrobisz karierę. Trzymam cię za słowo, Radek. Dzięki. No, ci mówię.